Cześć, jestem Karolina i moim największym problemem jest to, że wszędzie czytam. I mówiąc wszędzie, mam na myśli absolutnie wszędzie. I jak widzicie, zmieniłam trochę tło. Myślę, że to tło zostanie z nami na dłużej. Ale wcale nie o zmienionym tle chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, ponieważ dzisiaj przychodzę z kolejną szybką, 5-minutową recenzją książki, którą ostatnio przysłało mi wydawnictwo WAP. Jest to Rosario Tijeras. Jorge? Franco? Jak już mam to w ręce, to po prostu Wam o tym opowiem, żeby nie zajęło to więcej niż 5 minut. Największą bolączką tej książki jest to, że ta historia jest zupełnie nie dla mnie. Że ta historia to jest taka trochę odświeżona wersja Wertera. Natomiast jeżeli chodzi o Rosario, którą Wam przed chwilą pokazywałam, to jest taka naprawdę trochę taka uwspółcześniona wersja. Wiecie, tak jak się działo z Romeo i Julią, kiedy Szekspir napisał sztukę, a potem nakręcili milion modernistycznych wersji Romeo i Julii i po prostu bawią się tą konwencją. Mam dziwne wrażenie, że tu jest dokładnie tak samo. Konwencja tragicznie zakochanego mężczyzny, w ogóle tragizm miłości, to jak miłość potrafi być ślepa. Wiecie, te wszystkie banały o miłości są w tej książce. To jest właściwie książka w całości poświęcona tragicznej miłości. Próżno szukać tak naprawdę machwijnych porachunków, próżno szukać jakiejś takiej dynamicznej, sensacyjnej akcji, która by gdzieś tam się rozgrywała pomiędzy scenami. Bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z kobietą, która jest członkinią mafii, na jej zlecenie wykonuje pewne zadania i niestety nie jest to sprawa łatwa, a na pewno siada na jej psychikę. I teraz wygląda to mniej więcej tak, że jest mężczyzna, który bardzo kocha tą kobietę, ona jest dla niego ucieleśnieniem, że tak powiem, ideału. Jest kobietą, którą on bardzo dogłębnie obserwuje, dogłębnie analizuje i siedząc na szpitalnym korytarzu po prostu opowiada jej historię. Te skrawki z życia, które o sobie mu powiedziała, on przekazuje nam. Przy czym ja na przykład osobiście uważam, że historia Rosario, bo tak ma na imię tytułowa bohaterka, historia Rosario nie jest w żaden sposób tak istotna, by ją opowiedzieć, wiecie. To była po prostu dziewczyna, która została zamieszana w porachunki gangu w Meksyku i to wszystko. Tej historii o miłości to właściwie jest wszystko. Trójkąt miłosny, wieczny friendzone, jak to się teraz popularnie mówi. No i właśnie ten werterowski tragizm. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę tylko chyba wykorzystanie tych konwencji czyni z tej historii w ogóle wartą opowiedzenia, bo tak to powiem szczerze, historia Rosario jest jedną z wielu historii. Rosario nie jest nikim takim wyjątkowym, żeby, nie wiem, jakoś się nawróciła albo, nie wiem, zrewolucjonizowała swoje życie, albo swoim postępowaniem najpierw stwierdziła, że o, fajnie, z nimi będzie czad, a potem próbuje jakoś pomóc policji, żeby, nie wiem, rozwiązać tę szajkę, albo coś w tym stylu. Nie, nic takiego tutaj nie ma. Jest po prostu dziewczyna, która jest w to wplątana po uszy, chłopak po uszy w niej zakochany i facet, który zdołał się z tego trójkąta po prostu wydostać i prowadzić normalne życie. Przy czym uważam, że jego historia mogłaby być znacznie ciekawsza niż tej kobiety. Na podstawie książki został nakręcony film, którego ja niestety nie obejrzałam i chyba go raczej nie obejrzę, a na pewno nie w najbliższej przyszłości. Przyznam się szczerze, że mam trochę dosyć Rosario, jej takiego histerycznego rozchwiania się, jej w ogóle dążenia. Wiecie, to tutaj jest tak jak z uzależnieniem od narkotyków. Na własną rękę próbujemy z tego wyjść, tak naprawdę kończy się to tym, że wpadamy w to jeszcze głębiej. I dla mnie ta historia naprawdę, może nie tak, że ona się nie trzymała kupy, bo ona się trzymała kupy, owszem, tylko bez sensu było jej opowiedzenie. Wydaje mi się nawet, że cierpienia młodego Wertera były fajniejsze. Serio. Może mniej przystępny był język, bo ten język jest współczesny, jest dosyć lekki, jest taki nowoczesny. Natomiast oczywiście w Werterze wygląda to zdecydowanie inaczej. No, wiecie, to jest taka historia, że on kocha ją, a ona kocha jeszcze innego. O tym bólu miłości i o tym, jak bardzo tragiczne jest to znajomość, jak bardzo tragiczne jest to uczucie naszego narratora do głównej bohaterki. Jak bardzo on cierpi, w ogóle to cierpienie po prostu wylewa się z tych kartek i naprawdę zastanawiam się, czy nasz narrator nie pomylił miłości z grypą. Dlatego właśnie jestem zdecydowanie na dnie, jeżeli chodzi o tą książkę i no, mnie się nie podobało, ale jeżeli lubicie książki takie trochę bardziej filozoficzne albo właśnie o tragicznej miłości, bo niektórzy lubią takie dramaty o miłości, dlaczego by nie? Jeżeli podobają Wam się takie treści, śmiało sięgajcie, bo znajdziecie tam tego. Nie będę już Wam tutaj więcej przynudzać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, do zobaczenia niedługo. Cześć!